Cześć wam, z tej strony Radek, a dzisiaj porozmawiamy sobie o 5 najgorszych, ale to naprawdę najgorszych rzeczach, które możemy zrobić z naszymi włosami. Powinniśmy ten filmik zacząć, wiesz, od takiej minuty ciszy, żeby upamiętnić te osoby, które przetestowały te wszystkie beznadziejne opcje, żebyśmy my już nie musieli. Skoro jest filmik o 5 najgorszych rzeczach, to będzie też filmik o 5 najlepszych rzeczach, które możemy zrobić z naszymi włosami, ale to nie teraz, ponieważ musimy poruszyć temat wygalania linii włosów brzytwą. Kurczę, powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia, o co w tym chodzi. Nie wiem, dlaczego niektórzy barberzy wygalają przód naszych włosów brzytwą. To znaczy, w sumie wiem, o co w tym chodzi, ponieważ oni chcą, żeby ta linia włosów była prosta. Niestety, ale nasza linia włosów często nie jest prosta. Fajnie by było, żeby była prosta, no ale tak jak zobaczysz u mnie, ona nie jest stricte prosta. To nie są zakola, to jest po prostu taka linia włosów i wiele osób tak ma. Są też osoby, które mają, wiesz, bardzo ładną, prostą linię włosów i szczerze zazdro dla tych osób, ponieważ łatwiej jest wtedy ogarniać fryzurki. No i właśnie niektórzy barberzy tak sobie wykminili, że skoro nie masz prostej linii włosów, to fajnie by było, żebyś miał, więc wszystko to, co masz tutaj, to możemy ci wygolić brzytwą. Wiem, że to nie brzmi spoko, robią to i problem jest taki, że może to fajnie wygląda przez pierwsze chwile, ale zaraz te włosy zaczynają odrastać, wygląda to słabo, nie wiadomo w ogóle jak to ogarnąć, także moim zdaniem jest to kompletnie, całkowicie beznadziejna opcja. I tak samo można wygolić sobie brzytwą przód włosów, tak samo można sobie wygolić przykładowo przedziałek, no i ten sam scenariusz, później trudno jest, żeby te włosy, wiesz, odrosły jakoś sensownie, przeszkadza to w zapuszczaniu. Ma to finalnie więcej minusów niż plusów. I powiem wam, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że ci barberzy często nie pytają, czy chcesz, żeby wygolić ci ten przód włosów, oni po prostu cyk, działają. Nie ma co się przejmować, to tylko włosy. Druga rzecz jest to robienie zabiegów samemu w domu. Czyli jeżeli chciałbyś rozjaśnić lub przefarbować swoje włosy lub zrobić sobie trwałą, to bardzo słabym pomysłem będzie zrobienie tego samemu w domu. To nie jest tak, że nie wyjdzie ci na 100%, po prostu najprawdopodobniej ci nie wyjdzie. I na necie jest dużo filmików osób, które w domu rozjaśniają włosy i słabo to wychodzi. Albo farbują włosy na ciemno i guess what? Słabo to wychodzi. Lub robią trwałą i też raczej średnio to wychodzi. Tutaj problem może być chociażby taki, że ten efekt nie wyjdzie tak dobrze jak u osoby, która ma w tym doświadczenie. Przykładowo może wyjść nierównomierny efekt, czyli wiesz, gdzieś będzie jaśniej, gdzieś będzie ciemniej, no i finalnie nie będzie to wyglądało tak dobrze jak chciałbyś. I oglądałem właśnie kilka filmików kobiet, które stricte, wiesz, rozjaśniały jakoś włosy w domu, no i ten efekt był często bardzo słaby i te włosy wypadały w bardzo dużej ilości. Więc po prostu nie zepsujmy sobie włosów poprzez takie domowe zabiegi, które nam nie wychodzą. It's supposed to be wavy, not that curly. Yeah, but... Well, thanks to Daniel and Rowena, now... Trzecia rzecz jest to niezgolenie włosów, kiedy już mocno wysiejemy. Na pewno widziałeś nieraz osoby, które mają tak bardzo rzadkie włosy, tak mało już ich jest, a one dalej starają się to jakoś, wiesz, utrzymać, jakoś to tak układać, próbują narzucić te włosy na zakola lub tutaj na czubku głowy, żeby to nie było tak widoczne, ale tak właściwie wszyscy wiedzą, że ta osoba niestety łysieje. I chodzi o to, że najzwyczajniej w świecie lepiej wtedy wygląda się w krótkich włosach, po prostu zgolonych na zero lub ewentualną opcją jest oczywiście przeszczep. Żebyś mnie nie zrozumiał źle, tutaj nie chodzi o takie, wiesz, osoby, które po prostu mają za kola jakieś takie mniejsze problemy, takie początkowe, tylko chodzi mi już o takie, wiesz, bardziej zaawansowane stadium, kiedy faktycznie masz bardzo mało tych włosów, to wydaje mi się, że lepszą opcją jest po prostu pogodzenie się z tym, bo tutaj chodzi o to, żeby się z tym pogodzić, no i po prostu zgolić. Czwarta rzecz jest to zaatakowanie trudnej fryzury na start. Jak dopiero zaczynasz układać włosy, to masz słabe umiejętności, słabego skilla w układaniu włosów i na przestrzeni czasu uczysz się tego. Co śmieszne, to nie jest aż tak łatwe, jak mogłoby się wydawać, ale jednocześnie nie chcę z tego robić czarnej magii czy coś. Po prostu uczysz się tego na przestrzeni czasu i pokażę ci taką anegdotę o kobietach, którą możesz właśnie przepisać na układanie włosów. Teraz już nie ma gimnazjum, ale jak ja chodziłem do gimnazjum, to było dużo dziewczyn, które słabo ogarniały malowanie się, czyli robienie make-upu. Faktycznie jest tak, że kiedy kobieta dopiero zaczyna robić makijaż, wiesz, stawia tam pierwsze kroki, jakieś takie pierwsze pudry, podkłady i tak dalej, to bardzo często jest tak, że ta dziewczyna młoda, jak sobie robi makijaż, to daje sobie, wiesz, tutaj wszędzie, tutaj i tutaj dookoła i jest taki spory przeskok pomiędzy twarzą, a pomiędzy szyją. Czyli wiesz, tutaj jest puder, podkład, który jakoś tam zmienia odcień jej skóry i tutaj zaraz nie ma już tego. Jest taki bardzo brzydki przeskok. Wiesz jak jest, no kobieta jak się maluje, widzi się tylko tak i myśli, że jest elegancko, a tak naprawdę jak przychyli głowę, to słabo to wygląda. Szczerze nie wiem, czy teraz też dziewczyny się tak słabo malują, kiedy zaczynają się malować. Teraz jest, wiesz, internet, dużo poradników i tak dalej, więc może są w tym bardziej ogarnięte, ale właśnie kilka lat temu tak było, że te dziewczyny, które dopiero zaczynały się malować, raczej słabo im to wychodziło, nie? I właśnie tak samo jest z układaniem włosów. Kiedy dopiero zaczynamy, no to kurczę, nie wiemy dokładnie jak układać, nie wiemy czego używać, nie wiemy jak suszyć.
Być może mamy też słaby sprzęt, wiesz, słabą suszarkę, słabą szczotkę, która szarpie za włosy. Powiem wam, że szczotka to jest naprawdę coś bardzo ważnego. Jeżeli masz szczotkę, która cię szarpie przy układaniu, to stary, zmienią, bo wtedy traci się trochę fan z układania. Podam ci prosty przykład. Tutaj masz ziomeczka, który na TikToku robi poradniki, jak układać włosy i on nie ma skilla w układaniu włosów. Nagrywa sobie, ale faktycznie nie jest w stanie przekazać jakiejś super wiedzy, bo on pół roku temu czy tam rok temu nie układał włosów. Przynajmniej tak zakładam, bo bardzo słabo mu to wychodzi. Włosy zostawia mokre, a przy suszeniu zawsze trzeba do końca wysuszyć włosy, nie? To jest też coś, czego się uczysz. I on na przykład ma dosyć trudną fryzurę do tego, żeby nauczyć się układać włosy. Moim zdaniem ważne jest to, że kiedy zaczynasz układać włosy, no to wiesz, fajnie jest zacząć od czegoś prostszego. Na przykład jest fryzura undercut, w której mamy krótkie boki, mamy górę zaczesaną do tyłu. Jeżeli chcesz układać tę fryzurę w opcji matowej, czyli nie taka, że ci się świecą włosy, to jest bardzo trudne w utrzymaniu. Jest to jedna z najtrudniejszych męskich fryzur, jakie możemy układać. Ze względu na to, że nie ma boków, bardzo trudno jest utrzymać tę górę, wiesz, żeby się nie rozjechała. Więc jeżeli dopiero zaczynasz układanie włosów i po raz pierwszy układasz, to kurczę, no zaczynanie od najtrudniejszych fryzur jest dosyć błędne, bo możesz się zrazić, pomyśl sobie, że nie wychodzi, że masz zły typ włosów czy coś takiego. I wiesz, często ktoś do mnie pisze, ktoś kto nigdy nie układał włosów i wysyła jakąś trudną fryzurę, że on chciałby taką. I niestety realia są takie, że bardzo trudno jest odwzorować niektóre fryzury, kiedy właśnie stricte nie masz umiejętności. Kiedy, wiesz, w swojej łazience masz jedynie co to suszarkę swojej mamy, która jest turystyczną i ty nagle chcesz mieć takie włosy, to nie wyjdzie niestety na początku. Wiesz, nie zakładaj, że od razu ten efekt ci wyjdzie, nie znasz swoich włosów, nie wiesz jaki masz typ włosa. Także założenie, że będziesz miał super hiper fryzurę, kiedy dopiero zaczynasz układać włosy, jest trochę błędne. I mówię to też po to, żebyś się nie zraził, bo być może za rok, za dwa lata, kiedy ogarniesz to, kiedy wiesz, będziesz już miał spoko sprzęt, no to wtedy te fryzurki będą wychodziły, nie? Także baby steps, jeżeli dopiero zaczynasz układać włosy, no to coś tam może nie wyjść, dopiero testujesz nowe rzeczy. Jak coś, nie zrażaj się, na pewno poznasz swoje włosy, znajdziesz odpowiedni produkt do swoich włosów i będzie gituwa, będziesz miał przekozackie fryzurki. Następna rzecz jest to złe zapuszczanie włosów. Mówi się, że każdy mężczyzna powinien kiedyś zapuścić długie włosy. Trochę się pod tym podpisuję, sam miałem długie włosy, fajnie było poznać swoje włosy wtedy, wiesz, jak są długie, to trochę inaczej się zachowują. I niestety jest tak, że mężczyźni bardzo często źle zapuszczają włosy. Najgorszą radę o zapuszczaniu włosów dostaniesz od osób, które raczej średnio siedzą w temacie włosów i one powiedzą, hej, wystarczy nie golić włosów. I to brzmi oczywiście bardzo sensownie, ponieważ wtedy najprędzej zapuścisz włosy, ale pamiętaj, że w zapuszczaniu włosów nie chodzi o to, żeby mieć długie włosy, to jest proste. Chodzi o to, żeby mieć ładne długie włosy. Właśnie wielu mężczyzn zapuszcza włosy po prostu nic z nimi nie robiąc i wtedy problem jest taki, że dochodzi do takiej małej dysproporcji względem długości. A więc załóżmy prosty scenariusz, że zaczynasz zapuszczać od krótkich włosów, po prostu wiesz, masz zdolne wszystko na zero. Włosy rosną ze średnią prędkością centymetr miesięcznie, więc tutaj sobie zaczynasz, wiesz, zapuszczać włosy, masz te 10 cm, załóżmy tyle. I problem jest taki, że tutaj na karku też masz 10 cm i to wygląda wtedy skrajnie beznadziejnie. I wiele osób niestety właśnie tak zapuszcza. Tutaj te włosy podczas zapuszczania, one są całkowicie niepotrzebne. Można je przycinać, to bardzo łatwe zapuszczanie. Kiedy zapuszczasz włosy, możesz sobie skoczyć do fryzjera lub barbera, żeby lekko odświeżyć tę fryzurę. Ja wiem, że to zajmie dłużej, ale będzie ładniej wyglądało. Inny błąd w zapuszczaniu włosów jest taki, że wiele osób zgala swoje boki. Na przykład zapuszcza samą górę do samuraja i później jak już mają tę górę, to dochodzą do wniosku, że no to dobra, no to teraz czas na boki. I ten scenariusz też jest na swój sposób błędny. Wiele osób mi pisało, że bardzo trudno jest zapuścić później boki. Dlatego po prostu moja rekomendacja jest taka, żeby całość zapuścić naraz. Nie samą górę i osobno boki, tylko razem górę i boki. I właśnie mówię o tym dlatego, że każdy mężczyzna powinien kiedyś zapuścić długie włosy. Czyli jeżeli ciebie by kiedyś natchnęło na to, żeby zapuścić długie włosy, chcesz zobaczyć, jak to jest mieć długie włosy, jak będziesz wyglądał, no to właśnie idź za tą radą, żeby mimo wszystko je przycinać co jakiś czas. Jeżeli się martwisz, o, ale to dłużej zajmie, no to przyspiesz porost włosów, no i profit. Tutaj jeszcze odnośnie długich włosów też podrzucę taki protip, że wiele osób się zastanawia, a jak ja będę wyglądał w długich włosach? I tutaj jest jedna poprawna odpowiedź na to pytanie, ponieważ to wszystko zależy od tego, jakie będziesz miał długie włosy. Ponieważ długie włosy to nie jest jedna jedyna opcja, wiesz, długie włosy możesz mieć spięte, możesz mieć przerzucone na jeden bok, możesz mieć przerzucone na drugi bok, lub tak właściwie możesz mieć tutaj tak lekko wygolone włosy przy uchu, nie? I wiesz, jest bardzo dużo różnych opcji, więc tak właściwie długie włosy to nie jest jedna fryzura, tylko z 5 różnych do wyboru. Więc wiesz, wystarczy potestować i w czymś zapewne będziesz super świetnie wyglądał. To by było na tyle w tym filmiku, widzimy się już w następnym. Na razie, yo!